dziś wygramy! Orły! Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Orlando Rush Orsalis od zapomnienia. Dzisiaj jesteśmy w nieco innym składzie, ponieważ nasz głównodowodzący Andrzej musiał poświęcić się dzisiaj mocno rodzinie. Stąd mamy przetasowanie. Jest dzisiaj z nami Kamil Jankiewicz i nasz główny gość, pan Tadeusz Rzegis, który opowie nam o początkach istnienia klubu Orląt, jak również opowie nam o współistniejącym w latach 60. zespole LZT z zespołem Reszel. Witamy pana. Witam serdecznie. No i powie pan, jak to się wszystko tutaj zaczęło, jak pan trafił do Reszla, jakie były tego początki? No więc ja po szkole podstawowej wybrałem sobie dalszą edukację, technikum mechaniczne. Ponieważ tutaj w naszym województwie nie było technikum, więc wybrałem się do Suwałk. Brat pojechał ze mną starszy na egzaminy. No, egzaminy zdałem i tak zostałem. Był internat i tak się moja edukacja zaczęła w Suwałkach. To było trudno, bo to dziecko 14-letnie niemalże, nie? Zostało daleko od rodziców, ale no jakoś trzeba było radzić. I bardzo miło wspominam ten okres, ponieważ interesowałem się piłką ręczną. I w tym okresie, w tym czasie, na terenie właśnie województwa białostockiego były tak zwane MKS-y, to były międzyszkolne kluby sportowe. One były bardzo prężne i to były Suwałki, był Ełk, Olecko, Augustów i Białystok. I to polegało na tej zasadzie, że młodzież, zresztą w tym czasie w Suwałkach było bardzo dużo szkół średnich. To było niewielkie miasteczko 30-tysięczne, ale były cztery szkoły średnie. Był ogólniak, było technikum mechaniczne, było technikum ekonomiczne, technikum handlowe i oprócz tego były szkoły zawodowe. I była selekcja młodzieży z tych szkół i była w sumie reprezentacja, która reprezentowała na przykład dane miasto. I myśmy wyjeżdżali, no, nauczyciele wychowania fizycznego oczywiście przygotowywali nas. I wyjeżdżaliśmy, bądź z innych miast przyjeżdżali do Suwałk na rozgrywki. W pierwszej klasie to oczywiście to tam nie było szans, ale w drugiej klasie już się łapałem do tej kadry reprezentantów młodzieży. I bardzo miło wspominam, i to trwało do trzeciej klasy. W trzeciej klasie, w czasie ferii, brat mi powiedział, że w Olsztynie powstaje technikum mechaniczne, to znaczy powstało, była pierwsza, druga klasa, bo ja byłem już w trzeciej klasie, że powstaje trzecia klasa na zasadzie naboru. No więc pojechałem do Olsztyna, złożyłem podanie, więc obiecano mi, że zostanę przyjęty. Pojechałem po feriach do Suwałk, rozliczyłem się, tam jeszcze dyrektor mi wezwał, mówi, że zwrócił mi uwagę, że źle postępuję, powinienem to skończyć, nie? Ale była jeszcze taka sytuacja, że w tych starszych klasach już nie było dla nas internatu. Więc trzeba było szukać stacji zmieniać. To kłopotliwe było i zdecydowałem, że wracam. Rozliczyłem się, przyjechałem do Reszla, pojechałem do Olsztyna, okazuje się, że już nie ma miejsc. No już ten nabór 30-osobowy został prawdopodobnie z Olsztyna, mieli pierwszeństwo. No i praktycznie zostałem na lodzie, więc co robić? No i chciałem na garnuszku rodziców siedzieć. Mówię, zatrudnię się może w Remie, popracuję do wakacji, no bo to był luty.
No i tak się stało. Tam szwagier w tym czasie pracował w Remie. Jakieś tam informacje zasięgnął. No mówi, że możesz być zatrudniony. I zatrudniłem się w Remie i to był taki początek. Na wiosnę w tym czasie inżynier Chmielewski, on był głównym technologiem w Remie. No i był w tym czasie trenerem w Orlęta. A jak on miał na imię? Pamiętam? Ojejku, jak on się nazywa? No nie kojarzę w tej chwili. Bo nazwisko już jest nam znane, ale tak? Jest kłopot z tym imieniem. No właśnie. Ciekawe, jestem, że sobie przypomni, jak ten pan... Jeżeli przypomnę, to ja, okay. Ja przedzwonię do pana. I prowadził nabór na... No chętnych na kandydatów na bramkarzy. W Orlętach. W Orlętach, tak. No więc młody chłopak, zgłosiłem się również, zresztą to była duża grupa. No i przeszedłem ten test pozytywnie. No i w zasadzie to był początek mojej przynależności do Orlu. Pamięta pan, na czym ten test polegał? Czy to był jakiś strzelecki trening, czy to bardziej coś? Między innymi, różne ćwiczenia. No to takie typowo bramkarskie, dla bramkarzy. Zresztą tutaj jeszcze chcę powiedzieć, że ja byłem bramkarzem też w piłce ręcznej. I zdecydowanie lepiej mi szło. A to jest, jak gdyby, chciałem podkreślić tę trudność i różnicę w bronieniu w piłce ręcznej i piłce nożnej. Ale na takim poziomie to można było w jakiś sposób łączyć. To. Czyli to na doświadczenie nabyte w Suwałkach? Tak, tak. To mi zdecydowanie pomogło. Zdecydowanie. A pamięta pan z kim, czy ktoś jeszcze tam wtedy rywalizował z panem o miejsce w ramce? Na początku? To znaczy, to kilku pamiętam. Józek Kuczyński był, Maciek Sobotka. No, pan Maciek też próbował w ramce, tak? Próbował. Także tam była dosyć duża grupa, ale trudno mi w tej chwili, bo to umyka po prostu, to człowiek był zainteresowany sobą, nie? Być może. No. Ile miał pan wtedy lat, jak dołączył do drużyny? No, miałem 17 lat. Jak pan wspomina ten pierwszy okres? Bo niezbyt długo pan grał, tak? Bo później pojawiło się wojsko, ale jak pan tak, więc, wspomina ten czas? Tak, więc to nie były łatwe lata. Nie były, ten okres nie był łatwy, że tak powiem, bo nie było warunków. Warunki były takie, jakie były, bo to w zasadzie wszystko się dopiero zaczynało rozwijać. Tak. Ja mieszkałem tu na Zdlągu, na Kochanowskiego, także po treningach to człowiek w tym obraniu przemoczonym wracał do domu i tam trzeba było w jakiś sposób. W domu też nie było idealnych warunków, ale jakoś ta pasja, która była silniejsza. I tak to trwało. Pamiętam taki mecz sparingowy, to był chyba 63 rok, wczesną wiosną. Przed bramką to było klepisko błotne, natomiast to był lód jeszcze, był śnieg. To było coś strasznego. No, przegraliśmy wtedy sromotnie, ale takie właśnie takie mecze zostają w pamięci. Pamięta pan, z kim ten mecz był? Z Wiktorią Bartoszyce. No oni to byli chyba w trzeciej lidze wtedy, także też zdecydowanie byli silniejsi. Umorusany, pamiętam, w błocie niesamowicie. Przyszedłem do domu, rodzice mówią: człowieku, co ty wyrabiasz? No ale... A powie pan, jak wyglądały te treningi tej pierwszej drużyny Orląt, tak? Z tych lat 60. Spotykaliście się, nie wiem, raz, dwa, trzy razy w tygodniu? Z tego, co pamiętam, to dwa razy w tygodniu. No treningi, ja wiem. No. Czy były to typowe gierki, czy, no, czy... W zasadzie większość czasu to była poświęcona gierkom. Były jakieś tam, były ćwiczenia takie tam, ale większość to były gierki. Potrafi pan wymienić piłkarzy właśnie z tej drużyny
z 63 roku, powiedzmy, z którymi pan miał okazję grać? No myślę, że powinienem. To znaczy tak, był Krzysiek Branicki, był Staszek Olczak, był Jurek Pyżak, był Jurek Pałkszto. Z tym, że Pałkszto, nie jestem pewien, w tym czasie był jeszcze, ale on później w Posortach grał. Także Jurek Pyżak też, ale Jurek raczej tutaj cały czas był. No był kto tam jeszcze? Był Kilanowski, taki Horst. Był i Sokołowski Janek. Był Frukacz. No z tych to nie wiem, może jeszcze. Jeszcze pan Jurkin tutaj. O, Jurkin Władek, tak, słusznie. On tu mieszka właśnie, tak, sąsiad. Czyli ekipa tutaj z Zydlągowców była jakby taka silna, że tworzyła tak naprawdę. No w sumie to, orną, tak? Tak, w sumie to większość była chłopaków z Zydlągu. No i później co? Trafił pan do wojska? Tak. W 64 roku dostałem powołanie do Orzysza. No i to też powiem, że wspominam to dosyć miło, ponieważ tam były Śniardwy. To był taki, to był klub cywilno-wojskowy. Zresztą tam było bardzo dużo wojska. Była brygada, to były wojska rakietowe, które były otworzone w tym okresie, w 65 roku, czy w 63, 4. No i 5 to tam były 4 jednostki, ja byłem w jednostce szkolnej i tam można było się trochę realizować, bo oprócz tych, bo trenowałem ze Śniadwami, ale była na pozycji bramkarzy, to była konkurencja niesamowita. Był taki chłopak o nazwisku Pyrlik. Był juniorem Wisły Kraków. Miał warunki, no wspaniały chłopak, technicznie, no był bardzo dobry. Poza tym to była okazja, to było już, powiem, że pod koniec pierwszego roku, bo tam nie było mowy, żeby w pierwszym roku można było trenować. Dopiero później. To była satysfakcja, że było się zwolnionym na treningi, na mecze. To była jakaś odskocznia. Oprócz tego właśnie moją pasją była piłka ręczna i tam można było się realizować właśnie w wojsku. Tak, tak, bo no była możliwość, też był taki klub cywilno-wojskowy. Tam większość była wojskowa, ale to było w drugim roku. Także po zakończeniu służby wojskowej wróciłem do Resza. Kilku kolegów grało zespołem. No i tak była propozycja, żeby przyjść. No więc przyjąłem to i właśnie zaczęliśmy wspólnie zespołem grać. A czemu, czy jak pan wrócił z wojska, nie było zapytania ze strony Orląt, czy nie wróci pan właśnie do Orląt? No jakoś tak niekoniecznie. Nie do końca, tak? Nie do końca, bo no może Orlęta były w tym czasie w sumie taką niezłą drużyną. Ten skład był, może nie było potrzeby po prostu. I pod pana nieobecność w Reszlu powstał nowy klub, tak? Arcytes Społem, tak? Tylko że miał, tak jak Rema miał, znaczy tak jak Orlęta miały swojego patronata, tak tutaj patronem był GS. GS był, tak. GS no, wspomagał czyn również. No były problemy. To było, powiem panom, że to była taka typowo amatorska drużyna. Tak. Typowo, bo... Ale skąd pomysł? No okej, pana nie było wtedy w Reszlu, ale pewnie gdzieś tam wiedział pan, co się dzieje w Reszlu. I skąd pomysł w ogóle na powstanie w tamtych czasach drugiego klubu piłkarskiego? To znaczy ci zawodnicy, którzy, no nie chciałbym ubliżać, którzy się nie łapali w Orlętach już,
to głównie oni byli takim trzonem RZS-u, tak? Tak, tak. To był właśnie pan Micewicz. Jednocześnie był trenerem i zawodnikiem. Był Maciek Pytelewski. Był właśnie ten Józek Nalepa. Tam było w zasadzie trzech, no i taki młodziak był. No, to już taki trzon był. No. No, oprócz tego był Bogdan Duńczyk, z którym mam kontakty do dzisiaj. To taki kolega z kawalerskich czasów. No. Mieszka w Szczytnie. Zygmunt Plaskota w Kędzierzynie jest też od lat. Chyba w 69 roku wyjechał. Też z nim kontakty mam, właśnie to zdjęcie to między innymi od niego ma. No i ktoś tam jeszcze, no Maciek Sobotka grał, tu mam taki, skorzystam z pomocy. Tak jak wspomniałem, Micewicz Mieczysław to był grający trener, Pytelewski Maciek, Kilanowski Horston też w Orlętach swego czasu grał, Zantorski Franek, Sobotka, Duńczyk, Bogdan, Plaskota, Zygmunt Sokołowski, Janek też grał w Orlętach, Nalepa, Józek też grał, Wojciechowski, Mietek i ja to broniliśmy, Jędrzejewski, ten Mietek to nazywali go Pawłem, nie? Nieżyjący. To był taki ogólnie trzon spore. Czyli zapotrzebowanie na piłkę wreszcie było dość spore, tak? No było spore. Dwa kluby jednocześnie funkcjonowały, tak? No to ciężki czas, bo pieniędzy też jakby właśnie, nie było. Właśnie to chciałem powiedzieć. Chciałem wspomnieć właśnie o szefie. To był prezes, czy tam kierownik, nie wiem jak to tam. No, prezes, no bo to był pan Zadrożny Eugeniusz. On miał zakład krawiecki, ale to był no, niesamowicie oddany człowiek sportowi. On swoje pieniądze wykładał. Były problemy z transportem na mecze wyjazdowe, bo no faktycznie to on nieraz tak było, że myśmy się też dokładali. To nie jest tajemnicą, ale to on naprawdę swoje pieniądze wykładał duże. No, w sumie to GS pomagał, czyn. Nieraz tam pojazd był załatwiany z Remy, to znaczy to jeszcze nie była Rema, to był Reszewski Zakład Przemysłu Maszynowego Leśnictwa, późniejsza Rema, ale właśnie no, też jakaś tam pomoc w postaci szczególnie właśnie transportu, bo to były problemy. Ale... Na swoje mecze RZS Społem rozgrywało na tym samym boisku, tak, co na tym samym, na tym samym. Nie dochodziło do jakichś konfliktów typu, to znaczy, tam jeden mecz umówiony na tą samą godzinę? Tak, jeden mecz albo treningi o tej samej porze. Nie, no były takie niesnaski na pewno, ale to w sumie jakoś tak to się wszystko przechodziło w żart. I jakieś tak było ugodowo załatwione, że... Po powrocie z wojska, jak pan dołączył do LZS-u, to w sezonie 66-67 Społem zdobyło mistrzostwo B klasy. Tak. I awansowało do A klasy, tak. W której już Orlęta jakby wiodły prym, bo sezon 67-68 no to Orlęta zdobyły, w tym sezonie Orlęta zdobyły mistrzostwo i awansowało po raz pierwszy do trzeciej ligi olsztyńskiej. Więc Społem trafiło do tej samej grupy. Mieliśmy reszelskie pierwsze historyczne derby. No tak było. Jak pan wspomina ogólnie ten sezon, bo jednak Społem sobie nie poradziło nie. I jakby odbiło się od ściany. Nie, tak? To zdecydowanie Orlęta by zespołem lepszym, nieporównywalnie. To nie było szans. No z tym, że tam jakaś walka była. No. Była zresztą. No to był słaby zespół, co tam dużo mówić. No ale jednak awans B klasy... Nie, tam... awans właśnie do A klasy to był sukcesem. No. To był wielkim sukcesem, naprawdę. To... No tak klub, który istniał tam sezon czy tam dwa nagle... Tak. To jest właśnie no bardzo, bardzo. Mhm. Ale pamięta pan te mecze derbowe? Czy no cieszy pamiętam, się dużym zainteresowaniem? Pamiętam. Pamiętam to... No szczególnie właśnie ten
przegrany mecz, gdzie Staszek Majszak strzelił dwie bramki. Później po meczu pyta, dlaczego nie wybroniłeś. Ja mówię, słuchaj, no ty świetnie strzelałeś, a ja byle jak broniłem. No i taki efekt. No ale tak było. Nie, to był zdecydowanie silniejszy zespół. No. A Reszelacy jakby cieszyli się tym, że no jest piłka w Reszlu, nieważne który klub, przychodzi na stadion. Nie, dla kibiców to chyba nie było, nie miało większego znaczenia, bo w sumie kibicowali i dla nas, i dla Orną. Także to dla nich to też frajda była może, bo jak był mecz praktycznie co niedzielę, czy tam sobotę załóżmy, ale jak Orlęta miały wyjazd, to myśmy grali u siebie i odwrotnie. Także to kibice to... Nie było jakichś podziałów, nie, tak? Nie, nie było, nie było. Nie było. Czyli tak, Orlęta w sezonie 6-7, 6-8 awansowały, z połem spadło i co dalej? No i praktycznie to już... Po spadku zespół się rozwiązał? Jeszcze nie, ale już ku rozpadkowi właśnie dążyło, że no, kilku zawodników odeszło, kilku zakończyło kariery. To już był schyłek. Ale było tak, że Orlęta wciągnęły, te już silniejsze Orlęta, bo już mieliśmy trzecią Ligę Olsztyńską, zabrały tych lepszych zawodników wyróżniających się zespołem? No na pewno Franek został, Zantorski. Nie wiem, ten młody chłopak, on też chyba też w Orlętach. No poza tym to... A pan nie miał ochoty, czy znaczy dołączyć do Orląt, czy znaczy coś tam... ja przeszedłem, ale w sumie to już... Bo tam w bramce wtedy chyba bronił Leon. Leon, tak. No. Informacje, które tutaj nasi rozmówcy przekazywali nam, to można powiedzieć, że pan Leon był świetnym bramkarzem. Tak, potwierdzam. W historii Orląt. Tak, wydaje mi się, że jednym z najlepszych. Tak? Tak. Także to... No ja byłem z Leonem właśnie jakiś czas, ale nie, on był wspaniały, naprawdę. Był to wspaniały brokarz, to trzeba potwierdzić. Czyli pana kariera... Tak, moja kariera praktycznie już się... Po spadku... Kończyła, tak, bo... Tak. Później się ożeniłem, to już poszło wszystko w innym kierunku. Ale jeszcze coś pan w sporcie robił, bo tak jak pan wspominał, bardziej ciągnęło do tej piłki ręcznej, bardzo, tak? Bardzo ciągnęło, ale tutaj nie było warunków. Na przestrzeni lat później też nic, żadne sekcje nic, to nie się powstawały? Przełożyło później na córkę. Na młodszą córkę, którą próbowałem jakoś ukształtować, bo widziałem, że predyspozycje miała. I tutaj pod okiem pani Dobożyńskiej była w technikum, tutaj trenowała, później po skończeniu dostała się na AWF w Gdańsku, no i grała w pierwszej lidze w sumie 5 lat, także... Czyli można powiedzieć, to co się nie udało panu? No właśnie, to chciałem powiedzieć. Udało się córce, tak? Córce się udało, teraz ma dwóch chłopaków, jeden ma 15 lat, kończył 8 klasę, drugi 11, oni obaj listopadowy są. No i trenują, zresztą to dzięki właśnie jej, bo ona tam trzyma to pod pieczą. Trenują siatkówkę w Warszawie, mieszkają. I ten starszy chłopak to ma, nie ma 15 lat jeszcze, ma 1,85 m wzrostu, także myślę, że warunki niezłe ma. No w tej chwili ta epidemia to wszystko trochę komplikuje, ale ona też pracuje w szkole, też UEFistką jest. Po tym jak zawiesił pan buty na kołku, interesował się jeszcze pan tym, co działo się w Reszlu? Nie, no oczywiście, to nie sposób. No. Przychodziłem na mecze, zresztą często tutaj mieszkałem, to do 68 roku, to na treningi przychodziłem. Także to... Ale takiego kontaktu już
jako takiego to nie było tyle, że tam. Tylko z ciekawości. A stare te znajomości, dawne znajomości jeszcze pan gdzieś tam utrzymuje, tak jak utrzymuje, pan utrzymuje. Utrzymuje właśnie kolega, który no to z okresu kawalerskiego, młodzieńczych lat, to Bogdan Duńczyk w Szczytnie mieszka. To też jesteśmy w kontakcie. On mi właśnie podpowiedział jeszcze taką, zaraz powiem, Zygmunt Plaskota, który w Kędzierzynie mieszka, też utrzymujemy kontakty. No w zasadzie no, to tylko tyle. Zresztą muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo wiele osób nie żyje. No my właśnie zbierając naszą bazę, z kim mielibyśmy przeprowadzić, moglibyśmy przeprowadzić, no, jednak ta lista jest już dość szczupła, jeśli chodzi o tych piłkarzy czy działaczy grających, tak, działających w latach 60. czy nawet 70. tak jest. Bardzo ciężko. Mało. Micewicz nie żyje. No, Maciek Pytelewski to nie wiem, gdzie on jest nawet, ale tak. Józek Nalepa nie żyje, Kilanowski nie żyje, Janek Sokołowski nie żyje, także no, bardzo dużo. Jędrzejewski nie żyje. Także można... Połowa drużyny praktycznie to już nie ma. A jeszcze chciałem wspomnieć na temat zespołem. To był rok 60, nie wiem, chyba 6 albo 7. Ja bym, to chyba 6 był, bo zespołem reprezentowało Sątopy, kombinat Sątopy na turnieju w Posortach o puchar dyrektora kombinatu. I tam zajęło drugie miejsce. W finale z Posortami przegrało. W półfinale z Łyną, Sępopol wygrali 2-1, a w finale w rzutach karnych. I to jeszcze Janek Sokołowski nie strzelił karnego. To tak. To pamięć taka została wśród. Czyli tajemnika. Nie był to taki słaby zespół, bo Posorty. Z tego co wiemy, no to była dość silna drużyna złożona z tych studentów, prawda? Tak? Właśnie, to była młodzież. Która... Zespół ten chyba sezon po sezonie zrobił awans. Tak, to jest. Spotkać się w finale z taką drużyną, to też trzeba było pamiętam, coś to znaczy pamiętam, ja nie pamiętam, bo nie byłem na tym meczu, ale byłem w wojsku, ale kolega opowiadał, że w nagrodę to dyrektor kombinatu kupił komplet strojów sportowych. No, to było coś, bo no, były problemy finansowe, były niesamowite problemy. Orlęta były zdecydowanie w lepszej sytuacji. No, to dzięki Remie, bo tam była pomoc taka realna. Tutaj to... A to powie pan, tak patrząc na te lata młodzieńcze, gdzie te życie dzisiaj troszeczkę tych dzieci, powiedzmy, wyglądało inaczej niż dzisiaj to się dzieje, bo gdzieś ta młodzież dzisiaj przebywa więcej w domu niż na dworze, to może pan powiedzieć, jakby ten cały reszel, jak wyglądał pod takim funkcjonowaniem sportowym właśnie, bo gdzieś tam pan wspominał o tym, że boisko nawet w parku gdzieś tam było do siatkówki. Czy to było tak, że gdzieś tam ta młodzież się przemieszczała po całej miejscowości, gdzieś tam rozgrywając różne gdzieś tam boiskowe mecze, czy to raczej było tak, że właśnie ten Zygląd siedział na Zyglągu, a reszta miasta to było zupełnie odrębne na ten, bo tu też akurat mój znajomy wspominał o tym, że często Zygląg się traktowało jakby taka wioska przy Reszlu, a nie tak jakby bezpośrednio, że był to jakiś tak Reszel. Nie wiem, czy by pan to potwierdził. To ja wiem, no ja tu mieszkałem, także ja miałem kontakt z miastem, bo koledzy mieszkali w hotelu robotniczym, którzy pracowali w zakładzie i mieliśmy kontakty, ale jeżeli chodzi o stronę sportową, więc to nie było tak. My oprócz tego, to tak jak mówię, ja jeszcze byłem takim młodzieńcem, pamiętam Józek Siemianowski, starsi, jeszcze starsi koledzy, którzy pracowali, oni właśnie tam przychodzili na tą siatkówkę do parku. I my jako tacy młodzieńcy też tam z nimi łapaliśmy się. Także to były już takie no moje pierwsze początki pamięci, jak gdyby, nie? Odnośnie takich właśnie
ruchów sportowych. Później na przykład to tutaj w Trójce to przychodziliśmy starsi koledzy ode mnie i my młodsi spotykaliśmy się 2 razy w tygodniu na siatkówce. Poza tym jeszcze chodziliśmy później na siatkówkę, to tam między innymi Leon Witt, ja, no Bogdan Duńczyk, Plaskota, tam no, nas kilku było takich. To chodziliśmy do domu wychowawczego i tam z kolei graliśmy dwójkami. Z reguły taką czwórkę mieliśmy, to później poszliśmy na jakieś piwo. Tak, bo wreszcie w zasadzie 3 hale sportowe, tak? Było przy szkole, tak. Przy Trójce, w ośrodku. No i Rolniczak chyba w tym czasie już Rolniczak był już, tak. Ale tam jakoś to nie było za bardzo wstępu, ponieważ oni tam niechętnie użyczali. Bo na przykład w okresach zimowych to było tak, że te kluby wchodziły na hale, czy raczej zima okazywała się, że tak, były treningi? Właśnie w ośrodku, w technikum, to właśnie między innymi Orlęta trenowały też. Tak. Także tam trzeba było jakoś organizować w lepszym czy gorszym stopniu, ale... I później już przejdźmy do tych późniejszych lat, już pan ze sportem jakby się pożegnał. No nie, co tak. Dalej, co dalej pan w Reszlu robił? Co robiłem? No pracowałem w Remie dalej, skończyłem szkołę średnią, maturę zdałem później w latach 70. W Poznaniu skończyłem takie studium pożarnicze, dwuletnie, no i cały czas praktycznie, to już była rodzina, były dzieci, to już człowiek się poświęcił rodzinie w zasadzie i tyle, i praca, ponad 40 lat pracowałem w Remie, teraz na emeryturze spokojne życie prowadzić. Jeszcze miał pan krótki tak dwuletni epizod w Radzie Miasta, tak? A, no tak, miałem 2 kadencje. Byłem radnym, byłem przewodniczącym Rady przez 2 kadencje. W latach 2002-2010. Odnajdywał się pan w tym? Bardzo. Odpowiadało mi to, powiem szczerze, że w 2002 przeszedłem na emeryturę w maju, a wszedłem do Rady na jesieni. Wyborach. To było dla mnie coś, bo jak przeszedłem na emeryturę, to nie mogłem się odnaleźć. To było coś strasznego. W ogóle to przepaść niesamowita. I tam dopiero właśnie odnalazłem się. To było, był wspaniały okres, bo to oprócz tej działalności bieżącej, prowadzenie sesji, komisji, to były wyjazdy, to były z kolei do miast partnerskich, do Niemiec, na Litwę, do Austrii, także to były wspaniałe lata. Czyli rozumiem, że po emeryturze zawsze dobrze się czymś zająć? Nie, bardzo dobrze. Właśnie to mi pomogło, bo przez te pół roku to ja myślałem, że z siebie wyjdę. No nie wiadomo, co z sobą robić. To człowiek jest w tym rytmie tyle lat, prawda, i nagle raptem koniec. Zostajesz odcięty i to była dobra odskocznia. Zresztą, nie wiem, ale myślę, że współpraca z radnymi też mi się układała bardzo dobrze i z burmistrzami. Także bardzo miło wspominam ten okres. Jak pan postrzega jeszcze, tak na koniec zapytam, to życie w Reszlu, tak? Bo lata 60., 70., napływ ludności, Rema bardzo prężnie funkcjonowała, zatrudniała ponad 1000 osób, tak? Tak. Dzisiaj dożyliśmy czasów, gdzie młodzież stąd ucieka, bo nie ma perspektyw jakby na rozwój. Szkoły jakby, umówmy się, szkoły, które mieliśmy kiedyś, które prężnie funkcjonowały, miały po kilkuset uczniów, dzisiaj jakby już ciągną tak, na oparach, można powiedzieć, tak? Bo szkoły żadnej nie ma. Kiedyś, jak pamiętam,
ja dojeżdżałem do Kętrzyna do szkoły, ale jak przechodziłem obok popularnego drzewniaka, to tam wysypywało się tłumy, tłumy młodzieży. Dzisiaj jakby to wszystko nie istnieje, tak? Tak, Rzeszów tak. Stał się takim miasteczkiem cichutkim, spokojniutkim. Tak, to słusznie pan zauważył, bo faktycznie tak było. W tych latach właśnie Rema w 90 roku zatrudniała 1300 osób. Oprócz tego była szkoła, tak jak pan wspominał właśnie ten drzewniak, tam była szkoła, przyzakładała szkoła zawodowa w branży metalowej. Tam byli kształceni ślusarze, spawacze, szlifierzy. No, ta młodzież przechodziła 3 razy w tygodniu zajęcia praktyczne. Oni przechodzili po wszystkich wydziałach. To byli ludzie, którzy kończyli szkołę zawodową i byli przygotowani do zawodu. Tam nie było problemu. Przychodził taki młody człowiek, on już był pracownikiem pełnoprawnym. Później jak stopniowo, tak jak właśnie pan zauważył, wszystko zaczęło topnieć. Wszystko zaczęło topnieć i to jest smutne. To było bardzo smutne. Zresztą może też cokolwiek winy z zarządów była, że właśnie w latach 90. jak wyszły takie przepisy, które umożliwiały, kto na przykład przepracował 30 lat w zawodzie, mógł przejść na świadczenie emerytalne. I to było nagminnie wykorzystywane. To było straszne. Ludzie w pełni sił musieli odchodzić. Na zasiłek za 700 zł. Pamiętam jak gdzieś. To było straszne. Ale niestety taka prawda. Właśnie i dlatego no inne życie teraz jest młodzieży. No młodzież teraz to tak jak pan wspominał, siedzi w domach przy komputerach. To jest też chorobliwe, że tak powiem, bo czy jest takie zainteresowanie, no panowie wiecie lepiej chyba, tu na przykład piłką nożną, bo tu w zasadzie tylko piłka nożna, bo nic innego w naszym miasteczku nie ma. No. Te szkoły średnie też, no teraz widzę tam, to chyba wicestarosta trochę wpływa na to, że jest remont jakiś tego zespołu szkół. Kiedyś tam nic nie było, tam korty praktycznie tylko były i kawałek łąki. Tak. To jest... No ale młodzież się garnęła, młodzież szukała zajęć na każdym kroku. A teraz to w ogóle nie widać. Tak. To jest zupełnie chore, że tak powiem, ale takie czasy widocznie. No nic. Panie Tadeuszu, dziękujemy za rozmowę. Rozmawialiśmy troszkę o Orlentach, o Społem, troszeczkę o historii tutaj życia w naszym miasteczku. Było nam bardzo przyjemnie. No mnie również bardzo serdecznie dziękuję panom. Było mi miło, przepraszam, że może taki trochę stremowany jestem, ale nie ma problemu. Nie, myślimy, że wyszło fajnie. Także dziękujemy, śledźcie nasz kanał Orlent Reszel, ocalić od zapomnienia. Staram się pokazywać nasze wywiady regularnie, co tydzień, także bądźcie z nami, subskrybujcie i dawajcie łapki w górę. Dziękuję bardzo. YouTuber. Dziękuję bardzo.